Ja jestem JJ Joker, a to jest mój taki trochę specjal, trochę taki... Kaparaki, powykręcane z dupek szaki. Nie, kaparaki z dupek szaki z kawałkami sraki. I została przygotowana przez cheeseburgera. No i ogólnie, jeżeli powiedzieć tak o tutaj... To co zobaczyliście przed chwilą, to kilka tych starych minecraftowych filmików jeszcze sprzed 10 lat, z okresu 2011-2013. To były dobre czasy i czy oglądając te filmy teraz, nie poczuliście właśnie chęci powrotu do tych starych, dobrych czasów? To właśnie łączy się z minecraftową nostalgią. Temat minecraftowej nostalgii i chęci powrotu do starych, dobrych czasów, jaką ta gra wywołuje, to w ostatnim czasie dość powszechne zjawisko w internecie. Jeżeli pokopiecie odpowiednio głęboko na zagranicznym YouTubie, zobaczycie masę filmów nawiązujących do tego zjawiska. Jednakże na czym właściwie oparty jest ten fenomen i skąd się wziął? W dzisiejszym materiale zajmiemy się właśnie minecraftową nostalgią i tym, skąd tak naprawdę może ona pochodzić. Także cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, stawcie jeszcze suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem. Jesteśmy coraz bliżej 300 tysięcy subskrypcji, więc no, wbijmy to do końca tego miesiąca, byłoby naprawdę fajnie. Podnieście jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Jeżeli pokopiecie w internecie dostatecznie głęboko w kwestii nostalgii związanej z Minecraftem, zobaczycie, jak gigantyczne grono osób łączy tę grę ze starymi, dobrymi czasami, które najdokładniej sięgają tych starych lat gry. Tych, które miały miejsce jeszcze 10 albo i nawet więcej lat temu. Tak więc przenieśmy się do 2010 roku, aby pokazać wam trochę tych starych, dobrych czasów, chyba w najtrafniejszej odsłonie. Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest mój taki trochę specjal, trochę taki... powiedzmy, chęć podzielenia się z wami tym, co jest dobre na tym świecie i tak dalej, i tak dalej. Tak jest, 30 października 2010 roku. Minecraft Special Part 1, JJ Joker. To chyba jeden z największych klasyków internetu tego pokroju sprzed tych 12-10 lat, pomijając już obecny stan kariery JJ Jokera, o tym może opowiemy kiedy indziej. Jednak przejdźmy się jeszcze kilka lat do przodu. 2 grudnia 2013, Mandzio, Minecraft Multi lubi w... Dobra, może posłużę się innym przykładem. 30 listopada 2013, Blowek, Minecraft Hero, nowa przygoda, odcinek pierwszy. Generalnie, jeżeli dorastaliście w tamtych czasach i wówczas oglądaliście Minecrafta na polskim YouTubie albo sami graliście w tę grę, myślę, że mogliście właśnie poczuć trochę z tej nostalgii do tamtych czasów. I tak, dokładnie, Multi, mówię to m.in. do ciebie, bo wiem, że to oglądasz na streamie czy gdzieś. Patrząc na wykres Google Trends, możemy określić, że złoty czas dla Minecrafta w Polsce miał miejsce pomiędzy sierpniem 2011 roku a wrześniem 2012 roku. Później ta popularność zaczęła spadać, aczkolwiek cały czas w Polsce gra była wręcz nieziemsko popularna. I gdyby się uprzeć, można uznać, że ten złoty czas dla Minecrafta w Polsce zakończył się dopiero pod koniec 2013 roku. Później ta popularność dość mocno spadła, aczkolwiek później odrodziła się, ale o tym opowiem sobie za chwilę. I znaleźć jakąś taką, powiedzmy, w miarę naturalną jaskinię i ją przerobić na bardziej mniej surowe takie, powiedzmy, mieszkanko. Taką kafalerkę niedużą. I tak naprawdę przykłady takowych filmów można by mnożyć. Z całą pewnością część z was po obejrzeniu tych kilku fragmentów mogła poczuć pewien rodzaj nostalgii, ale za to druga część mogła popatrzeć na to niewzruszenie i stwierdzić, że to jakieś dinozaury z YouTube'a i w ogóle o co chodzi. No i właśnie w tym rzecz. Minecraft będzie dla ciebie nostalgiczny w zależności od tego, w jakim czasie byłeś nim zainteresowany. Część osób interesowała się Minecraftem w 2011, 12, 13 roku i to z tamtymi czasami jest związane emocjonalnie, aczkolwiek zupełnie inna część może czuć ten sam związek z Minecraftem w 2015, 16, 17 roku. I tak samo jak ty w tym momencie oglądasz Minecrafta w obecnych czasach, to za 10 lat będziesz czuć to samo, prawdopodobnie. To jest mniej więcej takie zjawisko, jak za 10 lat zobaczysz tą ścianę i poczujesz nostalgię, bo mnie oglądałeś. No miejmy nadzieję. Jednakże pomijmy już sam fakt przywiązania do pewnych specyficznych czasów dla tej gry. Rozważmy to, w jaki sposób sama gra sprawia, że czujemy to coś. Wobec tego teraz musimy trochę bardziej wniknąć w jej mechaniki i ogólnie w Minecrafta. I nie spodziewałem się, że będę kiedyś rozkładał Minecrafta na czynniki pierwsze, ale nie zrobię tego tak obrzydliwie, jak robią wam z lekturami w szkole. No mi zresztą też. Zatem zacznijmy już od tego, czy sama gra nie jest właściwie zbudowana wokół elementów, które mają być nostalgiczne. Jeżeli grasz w Minecrafta w, powiedzmy, że zwyczajny sposób, to poczujesz spokój. Ta gra po prostu od samego początku jest spokojna. Przez większość czasu. Chyba że zaczniesz wyprawiać z nią jakieś bardziej ekscytujące rzeczy, jak chociażby obecnie na YouTubie się z nią dzieją.
Ale pomińmy to. Tak więc lądujesz w swoim świecie, najpewniej w lesie, i po prostu musisz sobie poradzić. Tak więc robisz rozmaite, z pozoru zwyczajne rzeczy, a w tle przygrywa ci bardzo spokojna muzyka, ale o muzyce też trochę później sobie wspomnimy. Dla wielu już sam ten fakt jest nostalgiczny, ale to wciąż za mało. Spójrzmy na to także z innej strony. Minecraft to w pewnym sensie gra zbudowana na kreatywności. Budujemy własne budowle, jesteśmy kreatywni, to łączy się z naszymi emocjami. Stąd też poniekąd ten emocjonalny związek z grą, przynajmniej tak mówi internet. Aczkolwiek z pewnością nie tyczy się to wszystkich graczy, bo część mogła grać w grę i czuć nostalgię teraz, a zupełnie inna część mogła oglądać, jak ktoś inny gra w Minecrafta i do tego czuć nostalgię, więc myślę, że to jest taki punkt pomiędzy. Ale czy nie uważacie, że w Minecrafcie występuje chociaż jeszcze jedna rzecz, która chyba najbardziej wpływa na tą nostalgię, na to dziwne uczucie, którym możemy tę grę darzyć? A jest to nic innego jak muzyka. Słyszymy ją od samego początku, jest niezwykle charakterystyczna. Mi tak szczerze kojarzy się trochę z takim bardzo low-fi klimatem. Słuchasz tego i możesz się uspokoić, ale jednocześnie pomyśleć na jakiś temat. Możesz poczuć właśnie nostalgię. Jakieś dziwne uczucie, którego nie czułeś wcześniej. Twórcą tego legendarnego soundtracku jest Daniel Rosenfeld, czytaj C418. Tak więc teraz puszczę wam kilka kawałków z tego soundtracku, więc posłuchajcie. Czy też to czujecie? Tą nostalgię? Takie poczucie tęsknoty? Za czymś, ale nie wiecie konkretnie za czym? Tak jest, muzyka zdecydowanie wpływa na nasze emocje, a co do Minecrafta i nostalgii związanej z tą grą, jest to wręcz kluczowe. W internecie natrafiłem na opinię, jakoby soundtrack z Minecrafta był bardzo podobny do impresjonistycznej muzyki klasycznej z XIX wieku. Muzyki, która najbardziej koncentruje się właśnie na nastroju, a także atmosferze. A zdecydowanie muzyka z Minecrafta wprowadza cię w pewien nastrój. I ja wiem, że to co teraz powiem nie będzie zbyt oryginalne, ale muzyka w Minecrafcie jest taka... Nie chcę użyć tego słowa, ale słodko-gorzka. Z jednej strony wydaje się być bardzo wesoła, ale z drugiej strony, kiedy wsłuchasz się w to trochę bardziej i zaczniesz trochę dokładniej myśleć na pewne tematy, zauważysz jednocześnie, że jest bardzo smutna. Właśnie jak poniekąd co niektóre lo-fi bity, które potrafią brzmieć dość niewinnie, ale w głębi siebie mogą ten smutek za sobą nieść. I czy poniekąd nie łączy się to z samą nostalgią? W sensie ta muzyka poniekąd może ją też wywoływać, ale czy też nie odzwierciedla trochę uczuć, które mogą w nas drzemać co do Minecrafta? Jakoby, że chcielibyśmy wrócić do tych starych, dobrych czasów, co jest fajne, ale nie możemy, co już takie fajne nie jest. Około 2015 roku wydarzyło się coś ciekawego, bowiem popularność Minecrafta spadła, i to nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. U nas w kraju chociażby Minecraft najniższą popularność od lutego 2011 roku zanotował w październiku 2018 roku. A z popularnością gry na całym świecie wcale nie było lepiej i... To wcale nie jest film o upadku Minecrafta czy czymś takim, bo relatywnie on nigdy nie miał miejsca, ale sam fakt tego spadku popularności, a późniejszego wzrostu trochę pokazuje nostalgię, jaką Minecraft wywołuje i już za chwilę opiszę to zjawisko. Bowiem przez długie miesiące wyglądało na to, że popularność Minecrafta powoli wygasa, aż do czerwca 2019 roku, kiedy nagle rozpoczął się gwałtowny wzrost. I jak myślicie, co przyczyniło się do tego wzrostu? Czyżby to była właśnie nostalgia? Poniekąd tak, bowiem dokładnie 21 czerwca 2019 roku nikt inny jak PewDiePie, to jest taki niewielki twórca, generalnie wkłada dużo pracy w te swoje filmy i myślę, że zasługuje na większą publikę, więc w razie czego możecie wpaść do niego, to może trochę mu zasięgi skoczą. Póki co ma 111 subów, więc może po tym filmie skoczy mu tam do 113, byłoby fajnie. W każdym razie wówczas PewDiePie nieoczekiwanie wypuszcza film z Minecrafta, Minecraft część pierwsza, gdzie ten, po wielu latach w ogóle nie obcowania z tą grą,
nagle zasiada do niej i zaczyna w nią grać. I to był spory zapalnik do wzrostu popularności. Bowiem nostalgia chwyciła także i innych youtuberów oraz graczy, którzy nie siedzieli w Minecrafcie przez bardzo długie lata, aczkolwiek w momencie, kiedy zupełnie nikt o tej grze nie rozmawiał, nagle zaczęli w nią grać. Nostalgia, my friend. Później po tym chwilowym boomie, co prawda, popularność Minecrafta znowu trochę spadła, aczkolwiek później powróciła do stanu z czerwca i kolejnych miesięcy i już tak się utrzymuje do teraz, mniej więcej. W Polsce ta sytuacja wyglądała dość podobnie, ponieważ wszyscy starzy gracze Minecrafta, których pamiętamy z naszego dzieciństwa jeszcze sprzed tych 10 lat, którzy teraz zajmują się trochę innymi rzeczami, ponownie zebrali się, żeby zagrać w tego Minecrafta po tylu latach. Po czasie nawet wróciła kwadratowa masakra, co było dość niezwykłe. I nie chcę tutaj mówić, że to wszystko popchnęła nostalgia, bo zasadniczo często z youtuberami jest tak, że po prostu nagrają o tym, co jest zasadniczo w danym czasie popularne. Jak Minecraft był znów popularny, to ci wrócili do Minecrafta. W wielu przypadkach, przynajmniej tak podejrzewam. Ale myślę, że zapalnikiem do tego wszystkiego siłą rzeczy gdzieś tam ta nostalgia była, ta tęsknota. Za starymi dobrymi czasami, których również pewnie brakowało widowni, która tak ochoczo oglądała później te materiały. Teraz Minecraft wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś, przynajmniej ten YouTube'owy. Ponieważ powstają totalnie inne filmy, są zrobione zupełnie inaczej niż kiedyś, są inaczej poskładane i zmontowane, generalnie widać tą mocną różnicę. Aczkolwiek myślę, że to, jak bardzo Minecraft się zmienił, to nie jest temat na dzisiaj. W każdym razie, podsumowując, dlaczego Minecraft jest tak nostalgiczny? Myślę, że siłą rzeczy, powód takiego stanu rzeczy dla każdej jednostki, kurde, jak to wynieśle brzmi, będzie trochę inny. Ponieważ uważam, że każdy wspomina Minecrafta trochę inaczej ze względu na to, w jakim czasie był tą grą zainteresowany, ile miał lat, kiedy ją oglądał albo sam w nią grał, co wówczas działo się w życiu tej osoby i w jakim miejscu tego życia była. Myślę, że dla każdego będzie to trochę uniwersalne. No i w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Napiszcie w komentarzach swoje zdanie odnośnie rzeczy poruszonych w tym filmie. Zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, a także suba na kanale. Wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A już będę składał. Trzymajcie się, cześć!